Program zrealizowano dzięki wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz gmin Bolków, Jawor, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Wądroże Wielkie, a także Starostwa Powiatowego w Jaworze. Występujący w programie mieszkańcy każdej z gmin odtwarzali prawdziwe sytuacje, które wydarzyły się naprawdę. Halo! Babciu, wiesz co? Zrobiłam coś strasznego. Dzień dobry pani, ja jestem z energetyki Tomasz Nowak, się nazywam. Stasia, kochana, Boże, tych 5000, mam straszny problem. Proszę wejść. A pani może czajnik elektryczny? Tak, oczywiście. To proszę pójść do kuchni. Wszystkie pieniądze i biżuteria wystarczą. Policja? A jak już mógł przyjechać, zostałam napadziona. Siema. Siemano. Ty, kasa mi się skończyła. Może zrobimy jakąś babcię, zarobimy parę groszy. No można by było. Ja gdzieś tutaj mam starą książkę telefoniczną. Masz, szukaj jakiejś babci o starodawnym imieniu. O, pani Bronisława. Dawaj, dzwonimy do niej. Halo? Dzień dobry, z tej strony komisarz Michał Nowakowski z Centralnego Biura Śledczego. Chciałem poinformować panią, że jest pani w zainteresowaniu szajki oszustów ze Śląska, którzy wyłudzają od starszych osób pieniądze. Co pan mówi? To niemożliwe. Dziś będą chcieli wyłudzić od pani pieniądze. Ale proszę się nie martwić, przygotowaliśmy na nich zasadzkę. O Boże, co ja mam robić? Proszę się nie bać, my mamy wszystko pod kontrolą. Nie straci pani swoich oszczędności. A jak ja mogę pomóc? Co mam zrobić? Musi tylko pani z nami współpracować. Czy ma pani w domu jakieś oszczędności? Ostatnio brałam pożyczkę na remont łazienki, mam 30 tysięcy. Proszę włożyć te pieniądze do koperty albo do woreczka. Za chwilę pod pani dom podejdzie młody mężczyzna. To będzie oszust, którego my rozpracowujemy. Proszę wyjść na podwórko i przekazać jemu pieniądze. A nasi policjanci zatrzymają go na gorącym uczynku. Tylko proszę o tej sprawie nikomu nie mówić i nie rozłączać telefonu, bo musimy mieć panią na podsłuchu. Wie pan, ja się boję. Nie wiem, czy będę potrafiła to wykonać. Proszę się niczego nie obawiać. Ani pani, ani pani oszczędnościom nic nie grozi. Musi pani tylko współpracować z policją. To wręcz pani obowiązek. Jak pani chce potwierdzić, że to, co mówię, jest prawdą, proszę się nie rozłączać. I na klawiaturze słuchawki wybrać numer alarmowy 112. Połączy się pani z dyżurnym jaworskiej komendy, który potwierdzi prowadzoną przez nas akcję. No dobrze, w takim razie dzwonię. Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, aspirant Adam Majewski, słucham. Dzień dobry, z tej strony Bronisława Styś. A witam pani Bronisławo. Chciałam zapytać, czy prowadzicie jakąś akcję w sprawie oszustów ze Śląska, co okradają starsze osoby? Tak, oczywiście, prowadzimy taką akcję. Rozumiem, dziękuję za informację. Pani pomoc jest nam niezbędna. Proszę stosować się do wskazówek komisarza Michała Nowakowskiego, a pani oszczędności na pewno będą bezpieczne. Tylko proszę pamiętać, proszę się nie rozłączać i mieć telefon cały czas przy sobie. Mamy to, babcia kupiła, będzie kasiurka. Super. Halo? Przekazałam pieniądze. Co mam teraz robić? Dobrze. Dziękuję pani za współpracę. Za około godzinę przyjdzie do pani policjant i odda pani pieniądze. Proszę na niego czekać. I do widzenia. Halo? Policja? Chyba zostałam oszukana. Drodzy seniorzy, pamiętajcie, że policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy, przelanie ich na konto bankowe lub pozostawienie w umówionym miejscu. Policja nigdy również nie informuje o prowadzonych przez siebie akcjach. Jeżeli rozmowa wydaje wam się podejrzana,
Natychmiast się rozłączmy i zadzwońmy na numer alarmowy 112. Ten przypadek pokazuje, jak bardzo powinniście być ostrożni w przekazywaniu pieniędzy. Proszę Was, dbajcie o swoje pieniążki. Nie ufajcie ludziom, których tak naprawdę nie znacie, którzy są niesprawdzeni, których nigdy wcześniej nie mieliście okazji poznać. Proszę Was, dbajcie o siebie. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, dbajcie o swoje pieniążki. Nie dajcie się oszukać. To była tylko inscenizacja. Drodzy seniorzy, nie dajcie się oszukać. Program zrealizowano dzięki wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz gmin Bolków, Jawor, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Wądroże Wielkie, a także Starostwa Powiatowego w Jaworze. Występujący w programie mieszkańcy każdej z gmin odtwarzali prawdziwe sytuacje, które wydarzyły się naprawdę.